Cyrk to rozrywka prosta dla niewybrednej publiczności. Z góry przepraszam tych, którzy poczują się urażeni, ale może ten materiał skłoni ich do refleksji. Cyrk, w którym występują żonglerzy, akrobaci, czarodzieje, to prawdziwa sztuka okupiona latami ćwiczeń i wyrzeczeń. Cyrk, w którym występują zwierzęta, trzymane w niewoli, w maleńkich klatkach, naszprycowane lekami uspokajającymi, wożone godzinami od miasta do miasta, tresowane latami, często bardzo brutalnie. To rzeźnia za pieniądze, w imię czegoś, czego sztuką nazwać nie sposób, a tylko barbarzyństwem. Nie twierdzę oczywiście, że cyrk, który przyjechał do Bolesławca, akurat takie metody stosuje, ale obrońcy praw zwierząt wiele razy natknęli się na straszne traktowanie zwierząt. Nie trawię cyrku, nie będę nigdy tam uczęszczać, nigdy nie uczęszczałam nawet z moimi dziećmi. A właśnie, a co Pani myśli o ludziach, którzy prowadzają dzieciaki, pokazują te dręczone zwierzę? Nie podoba mi się to. Podpisuję się tutaj. Poszłaby Pani do cyrku ze zwierzętami? Nigdy. A dlaczego? No z tego samego powodu. Na Łokietka z Zgorzeleckiej na tym placu rozkłada się cyrk ze zwierzętami. Co Pani na to? Znaczy, ja w ogóle bardzo kocham dzieci i zwierzątka, dlatego zwierzątko nie. Zwierzątko ma sobie swobodnie żyć tak jak my, bo my nie mamy wolności, one też. Dlatego bym bardzo sobie życzyła, żeby bez zwierzątek. Niech pokazują swoją klasę, niech skaczą, śpiewają, niech robią co chcą, tylko niech się odczepią od zwierzątek. A to na przykład, próbowałam się dzisiaj dodzwonić do prezydenta Słupska, Biedronia, ale tam jak do Pentagonu. Niech mi Pani powie, czy na przykład taki zakaz, jaką wprowadził siebie, że u niego cyrki nie mają prawa przejechać przez granice, to jest słuszne? Znaczy, ja nie lubię zakazów, ale w ogóle niech ten cyrk zaczyna myśleć, że niepotrzebny jest nam taki cyrk. Nam jest potrzebna wolność, nam jest potrzebna radość, bo tak życie szybciutko ucieka, jest jedno jedyne. A cyrki to powinny być tylko zręcznościowe. Jestem cały czas za tym, jak ktoś mi klasę swoją pokazuje, jeszcze sylwetka pięknie zbudowana. To tak. A zwierzątko nie. Zwierzątko niech ono sobie żyje, bo i tak lasy zawłaszczamy. Zwierzątko nie ma gdzie być, bo autostrady, dobrze, bo są potrzebne autostrady, ale nie ma nic w zamian. Uważam, że to nie jest pogoda i temperatura w ogóle dla zwierząt, do takich nie wiem jak to nazwać, wystaw, czy wie Pani, no cyrk to jest cyrk, tak? To jest duchota w środku, powietrza brakuje, bo to normalne. W tym namiocie jest bardzo duszno, uważam, że męka dla zwierząt. A co Pani w ogóle myśli o idei cyrku? Bo co innego, jak występują akrobaci, niech sobie robią, prawda, swoje sztuczki, po to się uczą. Ale właśnie o to dręczenie tych zwierząt, które później nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Co Pani o tym myśli? Czy w ogóle powinny być te cyrki w Polsce takie ze zwierzakami, czy nie? Ja jestem w ogóle przeciwna męczeniu zwierząt, także uważam, że to jest bardzo zła sprawa. I na Łokietka, tam na tym placu, rozstawia się cyrk ze zwierzętami. Co Pani na to? No, ja jestem przeciwna temu. A dlaczego? No, bo zwierzęta powinny być traktowane należycie w ogóle, a nie po prostu być zmuszane do takiej ciężkiej pracy. Oczywiście powinien być zakaz w ogóle. Cyrkom ze zwierzętami mówimy stanowcze nie.